No dobra, słuchajcie, zmęczeni? Nie zmęczeni. Słuchajcie, to taki, nie będę was tutaj godziny trzymał. Chciałem wam troszeczkę już tak na koniec porozmawiać o code review, ale tak troszeczkę bardziej, że tak powiem, dynamicznie, tak żebyście wy też troszeczkę w tej prezentacji wzięli udział. Skąd się w ogóle wziął ten pomysł, żeby się z wami troszeczkę podzielić? To są tak naprawdę moje takie przemyślenia na temat tego, jak ostatnio z niektórymi firmami udało mi się współpracować i co tam generalnie wychodziło w ramach takiego workshopu dotykającego właśnie code review. Czym jest code review, czym nie jest, jak sobie niektóre tematy ograć bardzo fajnie, a czego tak naprawdę unikać. Na początek trzy pytania w sumie do was. Czym jest code review? Dlaczego tego potrzebujemy? I co sprawdzacie podczas code review? Czym jest dla was code review? To pytanie zawsze zadaję na początku workshopu, tak żeby sobie każdy napisał, czym dla niego jest code review, a potem jest takie globalne czytanie tego. Wiecie co wychodzi? Totalny mismatch. W sensie oczekiwania co do code review są tak najczęściej rozjechane, że to jest zawsze ciekawe, jak się tak naprawdę z ludźmi rozmawia, czym dla nich jest code review, to czym dla was jest code review. Możliwością kolegów wypowiedzenia się na temat mojej pracy. Jeszcze raz? Możliwością dla moich kolegów wypowiedzenia się na temat tego, jak ja pracuję, czy dobrze to robię. Dobra. Dla innych osób? Kto w ogóle w firmie tak poważnie podchodzi do code review? Dobra, a kto w ogóle nie podchodzi? W sensie, kto, w jakiej firmie... Nie bójcie się ewentualnie, was nie widać na kamerze. Szybko. Ktoś w ogóle nie robi code review? No. Okej. Dobra. Dlaczego potrzebujemy code review? Dlaczego wy potrzebujecie code review? Bo każdy się wie. Ludzie robią błędy. Właśnie, no pierwsze co się mówi, nie? W sensie, że to... Pytanie, czy code review powinno być elementem, gdzie ktoś mi znajduje moje bugi, to po co robimy testy? Jakich praktyk? Braku testów. Braku testów. W tych filmach nie robią code review. Nie, to jest nudne. Przerabiałem coś takiego, gdzie jakby Tim Miller, tak, przeprowadzał code review i za każdym razem wszyscy skupiali się na tym, że wystykać sobie błędy, nie wiem, stylistyczne, tak? No dosyć dobrze po prostu narzędzi, tak? Żeby poformatować to i tak dalej. To mi do tego służy, no. Chcemy szukać błędów jakby logicznych, przez zaprojektowane rozwiązania. Słuchajcie, jakiś czas temu pracowałem z pewną firmą gdzieś tam, powiedzmy, zbyt goszcze. I na takie pytanie, czy jaki element sprawdzamy podczas code review? Formatowanie kodu. Good job. Generalnie, nie, to jest ostatni element, który powinien być sprawdzany i to nie przez człowieka. Dobra, to dlaczego jeszcze potrzebujemy code review? To jest świetny sposób na wprowadzenie nowego developera zespołu też. No. Okej, okay. Kto używa z was code review jako narzędzia do nauki? Dobra, no to jesteście w ogóle jakimś ewenementem, tak? To pytanie, w sensie taka odpowiedź padła mi raz tylko na workshopie. Jedna osoba podniosła rękę, że ona używa code review, żeby się nauczyć i ewentualnie, żeby kogoś nauczyć. O, to jest jeden tak naprawdę z bardzo niedocenianych aspektów code review. To co sprawdzacie podczas code review? I na to pytanie zawsze jest po prostu multum odpowiedzi. I zawsze to sobie robimy w ten sposób, że każdy wypełnia sobie, nie wiem, 5-6 miejsc, 5-6 elementów, na które on zwraca uwagę. I oczekiwanie, przynajmniej z mojej strony, zawsze jest takie, że to będzie jakoś spójne. Powinno być spójne w ramach zespołu? Nigdy nie jest. To pytanie, dlaczego nigdy nie jest? Czy na przykład, jeżeli poproszę ciebie, nie, Przemek, o to, żebyś zrobił code review i załóżmy, że pracujemy, nie wiem, w tej samej firmie, wezmę kogoś jeszcze, to powinienem oczekiwać, że efekt będzie podobny. Dlaczego nie będzie podobny? Każdy jest na innym etapie, znaczy inne, są ludzie, mogą być na różnym etapie. Okej, okay, i to jest różnica, która się nie przeskoczy, doświadczenie. Chyba też inne zdania, rozwiązuje się z tymi problemami. No dobra, ale to dobra, ja wiem, że ten kod napisałem dziadosko, zależy mi na tym, to ja poproszę ciebie, bo wiem, że tego nie będziesz sprawdzał. To doprowadza do takiego problemu. Sprawdzone w praktyce działa. Naprawdę, to jest coś, czego należy unikać, nie? W sensie, moim oczekiwaniem, powiedzmy jako osoby, która, nie wiem, gdzieś tam współpracuje z zespołem, jest to, żeby jeżeli weźmiemy sobie dowolną osobę, to pomijając ten aspekt doświadczenia, bo tego się naprawdę no, będzie trudno przeskoczyć, tak? To code review będzie zbliżone. Jak to osiągnąć?
To pytanie tak naprawdę trzeba wyjść od początku, nie? Czym właściwie jest code review? I w wielu firmach code review to jest proces, jest to taka funkcja, którą trzeba zaaplikować na kodzie, żeby wprowadzić ten code prim, tak? W sensie taką tą wersję kodu, która jest troszeczkę lepsza i ewentualnie znaleźć bugi do zafiksowania. To jest minimum. To jest minimum. A takie podejście do code review, ok, ono doprowadzi do tego lepszego kodu, ono doprowadzi być może do znalezienia jakichś błędów takich, wiecie, na poziomie nie logiki, w sensie takim architektonicznym, nie? W sensie na poziomie takiej logiki jakby działania kodu, to mamy unit testy, mamy testy integracyjne. One powinny wychwycić, czy ten kod działa dobrze, czy nie. Jeżeli code review jest miejscem, gdzie wychwytujemy tego typu błędy, to co, do czego służą testy? Ja wiem, że testy zawsze można napisać tak, żeby zawsze przeszły, nie? Sprawdzone działa, tak? No właśnie, no to pytanie, co jeszcze do tej funkcji code review powinniśmy włożyć jako parametr wyjściowy, żeby osiągnąć jeszcze parę innych parametrów wyjściowych? Dobra, to co powinniśmy sprawdzać? Przynajmniej co wy byście chcieli sprawdzać w ramach code review? Okej, no dobra, no to jest jakiś pomysł, nie? Czy istnieje optymalniejsze rozwiązanie? Pytanie, czy zawsze powinniśmy to robić? Bym powiedział, że nie, ale to czasami jest istotne. Nie? Jeżeli pracujemy nad aplikacją, która faktycznie jest wymaganie, że top performance jest po prostu must have rozwiązaniem, okej, okay, szukanie alternatywy jest bardzo dobre. Co jeszcze wy byście sprawdzali? Jeszcze raz? Złożoność kodu. W jakim kontekście? No można na przykład jechać do Radomia przez Szczecin, tylko kto by do Radomia jechał. Okej, okay, ale mówisz... Dobra, jeszcze można polecieć samolotem do Radomia przez lotnisko w Szczecinie, to będzie jeszcze lepiej, nie? Elastyczność, reużywalność. Okej, okay, dobra, co jeszcze? Można co ze sprawdzeniem wszystkich zasad solid, tak? Właśnie, nie? To być może... Chwilą może być jakiś startup, który się stara utrzymać, to też można jakby... Dobra, tak naprawdę się okaże, że tych rzeczy, które my powinniśmy wsadzać do code review, jest mega, mega dużo. I to, co powiedzieliście, to pewnie wszystko prawda. Tak, jeszcze można by do tego dodać masę rzeczy. Kto, pytanie do was, ale tak na poważnie, kto przy ostatnim code review, pracujecie przy aplikacjach webowych, tak? Okej, okay, robiliście dostatnio jakieś takie, powiedzmy, miejsce, gdzie, przeglądaliście miejsce, gdzie macie styk z danymi użytkownika? Pewnie tak. Gdzieś tam w perspektywie ostatnich kilku miesięcy. Kto sprawdził jakieś konteksty security? Nie dziwię się, że nikt nie podnosi ręki. Naprawdę, właśnie, bo w zasadzie jest masa obszarów, tak naprawdę, które my powinniśmy sprawdzać. A w sensie, na które należy zwrócić uwagę. Te tematy optymalizacji i tak dalej, jasne, tak? Ale jest też masa innych obszarów, na których się by nie pamiętało, niektóre się nie sprawdza i tak dalej. Ale to rzeczy, o których powiedziałeś, właśnie architektura, nie? W sensie implementacja Solida, implementacja jakichś innych zasad, być może... No pytanie, jeżeli ja widzę w moim kodzie, ewentualnie kod, który ktoś mi przedstawia do rozwiązania, w sensie do oceny, to jak ja widzę, że da się zaaplikować wzorzec projektowy, powinienem móc zasugerować użycie tego wzorca? Od czego? Z tego, czy tam w ogóle ma... Czyli to, co on robi, czy ten wzorzec tak naprawdę nie spowoduje, że to coś zostanie dostarczone dużo później, a wcale ten wzorzec na przykład nie jest potrzebny do tego, żeby uświetlić się prosty później. Właśnie, bo na wejście do kodu jeszcze wchodzi kontekst. Kontekst tego kodu, po co został napisany? Być może to, że tutaj to rozwiązanie nie jest optymalne. Nie ma zaimplementowanego wzorca, chociażby się na przykład, nie wiem, chain of responsibility, bo się fajnie nadawało. Ale być może to nie jest tam potrzebne. I co z tego, że ja wiem, że ten wzorzec jest i co z tego, że ten kod byłby znacznie lepszy, być może w cudzysłowie, jeżeli ten wzorzec by się tam pojawił. Kontekst jest ważny. Także tak naprawdę, to co ja tak gdzieś obserwuję, już na przestrzeni naprawdę dłuższego czasu, to że przy bardzo wielu przypadkach code review jest traktowany jako taki, tak naprawdę jeszcze jedna cholerna rzecz do zrobienia, której nie lubię. Muszę to zrobić, bo taki mamy proces w firmie. I podchodzę do tego za takiej zasadzie, dobra, jest kod, szybki przelot, ok, zrobione. Nie? Tylko, że tak naprawdę ta prawda jest troszeczkę bardziej złożona. W sensie to po pierwsze, code review jest procesem, który ma coś na celu. On ma na celu w ogóle poprawę nie tylko jakości kodu, ale też, że tak powiem, ulepszenie nas jako programistów. I to jest proces, który wymaga pewnych prerequirementów. I czym są te prerequirementy?
czy na przykład wiecie, jeżeli zakomitujecie jutro rano kod, czy wiecie, co dokładnie będzie sprawdzone przez osobę, która będzie robiła code review? Jesteście w stanie to wypisać i traficie w 99%. Bo tego 1% nie wiedzieliście, tego zapomnieliście. Jesteście w stanie to zrobić? Wydaje mi się, że nie chcę tutaj, wiecie, jakby uogólniać, ale najczęściej odpowiedź jest nie. Pytanie dlaczego? Dlaczego? Czego brakuje? Brakuje kontraktu pomiędzy osobą, która napisała kod, a osobą, która ten kod będzie przeglądać, powinien być zdefiniowany, jasno określony kontrakt. Co powinno być sprawdzane? Być może troszeczkę w jaki sposób. Powinno być zdefiniowane bardzo jasno, jaka procedura będzie, co powinniśmy zrobić ze znalezionymi błędami. Na przykład, czy każdy znaleziony problem należy traktować równo? No i to jest bardzo krótka odpowiedź, nie. Tak, należy sobie to wszystko sklasyfikować. Niektóre rzeczy należy naprawiać ASAP. Stanąłem w jakimś dziwnym miejscu. Należy naprawiać ASAP, niektóre można, że tak powiem, nie tyle co przymrużyć oko, ale rozwiązać je znacznie później. Z jakich tuli korzystacie do code review? Co jeszcze? Bitbucket. Co jeszcze? Jakimi tulami się posiłkujecie? Okej, co jeszcze? Sonar. Kto używa Sonara? Czemu tak mało? Kto używa jeszcze dodatkowych, zewnętrznych tuli, jakichś narzędzi, które będą wam liczyły metryki z waszego kodu? PHP Metrics, na początek chociażby, zaraz do tego dojdziemy. Dobra, zobaczcie tak naprawdę, że jakiś taki workflow, czyli procedura, w jaki sposób w ogóle przechodzi to wasze code review, to zazwyczaj jest fajnie ograne. Czy używamy tam jakiegoś jednego czy drugiego tula, to jest bardzo fajnie ograne. Tak, ale ten kontrakt, pytanie, co jest tak naprawdę składnikiem tego kontraktu. Jest jeszcze parę innych rzeczy. Przede wszystkim... Dziwny odgłos, tak wydaje. Tak naprawdę jednym z prerequirementów takich, żeby naprawdę coś z tego code review wyciągnąć, jest mindset. W sensie moje nastawienie, z jakim ja podchodzę do code review. Kto miał w firmie taką sytuację, że bał się wystawić kod do przejrzenia przez reviewera? Ja miałem taką sytuację w jednym filmie, gdzie za przeglądanie tego kodu był odpowiedzialny doktorant z informatyki. Facet z niesamowitym mózgiem. Po prostu z nim to można było dyskutować na tematy, korzystacie na przykład z Redisa i z jego funkcjonalności Hyperlocloga do liczenia kardynalności setów. Świetna rzecz, która jest implementacją whitepapera od Google, która jest w Redisie. Facet to zaimplementował na 2 lata przed tym. I w sytuacji, kiedy mój kod był oceniany przez takiego faceta, ja się czułem po prostu no strasznie. Teraz też się czuję strasznie. Okej. Okay. Dobra. I to strasznie... Dobra, taka bariera. To strasznie mi wpływało na psychę. Po prostu się bałem. Bo bałem się tego, co on o mnie pomyśli. I tak naprawdę to w wielu firmach występuje. Że ludzie się boją pokazać swój kod, żeby też nikt nie pomyślał, że są po prostu słabi. Bo, nie wiem, bo miał słabszy dzień i tak dalej, nie? To więc ten mindset, te moje oczekiwania, z którym ja podchodzę w ogóle do code review. I wreszcie jeszcze artefakty. Sorry, artefakty. O jakich artefaktach tu tutaj mówimy? Fajnie, macie kod spójny w ramach waszych projektów? Bo w sensie nawet w takim bardzo niskopoziomowym formatowaniu kodu. Jest to spójne? Bo używacie PSR-a drugiego na przykład? Jest to spójne, tak? Jaką macie procedurę obsługiwania wyjątków? Macie jakieś zasady, jak obsługujecie wyjątki w firmie? Na przykład macie umowę, że nie wolno zostawiać pustych catch. Wiem, że da się, bo też ostatnio parę razy w kodzie to widziałem. Puste catch, nie? Spoko. Działa. A że tam się... I nie ma bugów, nie ma nic w logach. I tak naprawdę się okaże, że tak naprawdę jest masa rzeczy, które tak naprawdę definiują pewien code style. Czy to nazewnictwa, czy jakieś takich bardzo poziomowych rzeczy. Rzeczy, które są do sprawdzenia w większości automatycznie. Chociażby jak nazewnictwo. Chociażby macie jakieś na przykład w waszych firmach
umowy, ewentualnie ustalenia, że nie ma metod dłuższych niż, jeżeli chodzi o parametry, niż na przykład 3? Być może macie. Jak nie macie, to się kończy z takimi metodami po 6 parametr. A coś takiego jest sonar? Oczywiście, oczywiście, bo nie jest powiedziane, że wszystkie rzeczy, które są sprawdzane po code review, powinny być sprawdzane z palucha. Nie, no to pytanie w ogóle, gdzie jest podział? Co powinno być sprawdzane automatycznie, a co powinno być sprawdzane, że tak powiem, przez człowieka. Tak? Jeżeli teraz to, co powiedział Przemek, tak? Przychodzi do was nowy pracownik. Skąd ten biedny człowiek i dostaje taska, skąd on wie, jak ma to zaimplementować w waszym systemie? Tak szczerze, skąd? Czasie, bo jedzie tramwaj, nie słyszę. Skąd? Musisz zapytać. Musisz zapytać. Właśnie. Bo ci wszystko odrzucą. To pytanie, jak tego człowieka rzeczywiście przygotować? Co on może sięgnąć? On może sięgnąć po jeden z artefaktów, które są tak zwane architecture guidelines. Dokumenciki, takie króciutkie dokumenciki, nie wiem, wrzucone na Confluence, wrzucone na jakieś tam waszego inne jakieś tam jakiegoś tam tracka, który pokazuje, jak w naszym systemie pewne feature'y można rozwiązywać. Na przykład, jak zaimplementować symfony subscribera. Nie musi to być feature zaimplementowany od A do Z wszyściutko, to ma być szkielet. Jeżeli ja ten szkielet wezmę pierwszego dnia pracy, ja jestem w stanie zrobić rozwiązanie, które zadziała, które przejdzie wszystkie testy, które przejdzie code review, bo jest napisane zgodnie ze standardami firmowymi. Kto ma w firmie taki architecture guidelines? jest coś tam. To zerknijcie, bo to jest coś, nad czym, to jest coś, nad czym można się chwilę zastanowić. Być może to jest więcej niż jeden guideline, być może to jest kilka krótkich guideline'ów. Że ja to biorę i ja wiem, co mam napisać. A nie będę się pytał i zdobywał tak zwaną wiedzę plemienną. Tak? Wiedza plemienna to jest taka wiedza, która autentycznie to się tak nazywa, nie? To żyje gdzieś tam wśród deweloperów, tam jednej, dwóch, trzech, nie? Takie drobne plemienie i gorzej chyba nie odchodźcie, nie? Bo to wszystko strzeli. Dobra, czyli co, już mamy code style, już mamy jak te guidelines, co jeszcze można mieć? Możemy mieć na przykład checklistę. Checklista, czyli krótko mówiąc, lista tematów, obszarów, które powinny być, które należy rozważyć do sprawdzenia. Jeżeli w naszym komisie, nie wiem, nie ma czy tam w tym, co mam przejrzeć, nie ma tego tematu, no to być może ten obszar przeskoczy. Tak? Natomiast jeżeli ja mam taką checklistę, która mi oferuje pomoc, jakie obszary ja mogę sprawdzić, to zawsze, nieważne kto to code review wykona, to będzie powtarzane. Przynajmniej w takim bazowym zakresie. Nie pominiemy niczego. To, że piloci przez startup samolotu wykonują taką checklistę, to też nie jest przypadek. I to, że my jako programiści też mamy dostęp do checklisty, wpiszcie sobie do Google checklist code review i zobaczycie, co wam wyskoczy. Masa ciekawych dokumentów. I teraz pytanie, jeżeli ja już mam takie dokumenty i wiem taki prerequirement, znaczy wszystkie te prerequirementy mam zgromadzone, część w postaci dokumentów, część w postaci takiego mojego mindsetu, mojego nastawienia, no to jak mogę wykonać to code review? W szczególności oczywiście to code review w ogóle może, zanim ktoś mi zakomituje kod, wystawi mi go do przejrzenia, to ktoś może tak naprawdę sobie tą listę przelecieć, czy czegoś kluczowego nie pominął, bo to zaraz do niego wróci. No to już poświęć te 3 minuty. Na początku jak weźmiesz tą listę, to po prostu no, jeden, drugi, trzeci, czwarty punkt przelecisz. Później to będzie już automatycznie. I to jest oczywiście artefakt, jak każdy z tych artefaktów, który można ulepszać w czasie. A jeżeli tak naprawdę tworzycie po raz pierwszy checklistę, no to ona nigdy od początku nie będzie doskonała. Jak macie tam jakiś sprint review czy coś takiego, no to być może to jest obszar, to jest chwila, kiedy się można zastanowić, to znaczy nasze artefakty są OK. Albo na przykład w naszym projekcie pojawiły się jakieś nowe wymagania, typu nie wiem, musimy supportować jakichś zdalnych klientów i tak dalej i na przykład doszły tematy, nie wiem, tam wydajności, optymalizacji. Dobra, to zaktualizujmy nasze dokumenty, nasze guideline'y, naszą checklistę. Więc tak naprawdę to code review może tak naprawdę wtedy polegać na tym, że dobra, wykonuję to sobie ten szybki przebieg przez kod, biorę checklistę i przelatuję. Ile razy przeglądacie kod? Bierzecie code review, w sensie dostajecie ten kod do przejrzenia, ile razy przez niego przelatujecie? Kilka. Dlaczego kilka? Zależy, ile ma inny kod. Dobra, ma 200. A dobra, ma 500. Da się to wszystko ogarnąć za jednym przebiegiem? Zazwyczaj nie. A to pytanie, czy jestem w stanie sobie to podzielić? A co by było, gdybym tak naprawdę ten code review, ten kod przeskanował nie jeden raz, bo
trudno mi będzie się skupić nad każdym aspektem, nad security, nad implementacją z takich jak siuli architektonicznych, w ogóle nad wpływem tego na cały system i tak dalej, i tak dalej. A co widzisz, że ja zrobię kilka szybszych przebiegów, ale w każdym skupię się na jednym aspekcie. Biorę temat security, przelatuję, biorę temat architektoniczny, przelatuję, skupiam się tylko i wyłącznie na jednym aspekcie, zobaczycie, że będzie łatwiej. Bo wtedy jesteście nastawieni już tak jednotorowo i jesteście w stanie wyszukiwać na jednym poziomie. To wymaga troszeczkę zachodu, żeby to zrobić. Za pierwszym razem to się nie uda, nie ma bata. Nie, no poważnie, to się nie uda. Za drugim, trzecim, czwartym, piątym się uda. Natomiast pytanie, co powinienem faktycznie przeglądać? Już powiedzieliście, że nie wszystko. Macie automaty, macie Sonara. On sobie sprawdzi, czy ten kod jest zgodny z waszym code stylem, czy nie macie metod dłuższych niż, tak? Czy nie macie klas po 10 tysięcy linii kodu, tak? Czy nie macie czegoś tam jednego naruszenia, drugiego, trzeciego, czwartego. Sonar to jest jakby pierwsza rzecz. Ale to jest tylko jeden z tuli, z którymi się można posiłkować. To jest ktoś PHP Metrixa wspomniał. Tak? A PHP Metrix liczy bardzo fajnych rzeczy i to będzie to pytanie za licencję. PHP Metrix liczy coś takiego, co się nazywa Elcom. Co to jest Elcom? L-C-O-M. Kto wie, dostaje... Co dostaje? Licencję na PHP Storma. O ile wcześniej nie dostało na PHP-sach. ale warunki. Co to jest Elcom? Nikt? Kto szybciej. Dobra. Zastanawiam się, co to się wkleiło, prawda mówiąc. Prawdopodobnie muszę jedno hasło zmienić. Ale nie. Dobra, to jest hasło, które dzisiaj, to jest hasło, którego dzisiaj używałem. Musiałem mieć konto V gdzieś wklejone. Powodzenia ze zgadywaniem. Dobra. Do czego można takich tuli użyć? Można tak naprawdę ten kod, który my przeglądamy, zrobić na nim statyczną analizę kodu. A z tej statycznej analizy kodu jesteście wyciągnąć masę informacji na temat architektury tego kodu. Czy ten kod jest na przykład zgodny z solidem? Przynajmniej w jakiej części? Co to jest Elcom? Wszyscy mówimy sobie o Single Responsibility Principle, nie? Taki święty graal, bardzo fajny. Teraz pytanie, czy jestem w stanie sprawdzić to może z jakąś heurystyką, ale automatem. Da się? Jak sprawdzacie, czy Single Responsibility Principle jest zaimplementowany w kodzie? Kilka zależności w klasach? No klasa może mieć kilka zależności, ale daje realizować jedną rzecz. Ale dużo zależności. To jest sygnał, dużo zależności to już jest sygnał, że coś z tą klasą prawdopodobnie tak, nie? Że jest przerośnięta. Jak się wykonuje metody na obiekty z jakichś zagnieżdżonych, to wiadomo, że coś... To nie, to jeszcze nie jest sygnał, nie? Ale jeżeli macie na przykład dwie grupy metod, które pracują na dwóch osobnych atrybutach klasy, na dwóch osobnych zbiorach atrybutów klasy, to jest sygnał, że tam są dwie funkcjonalności. Czyli macie jedną, na przykład jedną klasę, która ma dwie metody, w środku kilka atrybutów i każda z tych metod używa innego seta atrybutów i się nie wywołuje nawzajem. To czemu to jest w jednej klasie? To jest takie pytanie. Bo tam prawdopodobnie są dwie odpowiedzialności. I teraz metryka oprogramowania, która się nazywa Elcom, która się rozwija do lack cohesion of methods, brak spójności metod, wam to pokaże, że to jest klasa, w której Elcom wynosi prawdopodobnie około 2. Im więcej, to jest tak naprawdę liczenie z silnych spójnych składowych w metodzie, liczby z silnych spójnych składowych metod. Im większa wartość, tym więcej prawdopodobnie odpowiedzialności. To jest heurystyka, to nie zawsze wywali, że tak powiem, dobrze, ale jeżeli to wystrzeliwuje w górę, to tam jest za dużo odpowiedzialności. Wiecie, kiedy to wystrzeliwuje na projektach? Na jakich klasach? Na klasach helper. Za każdym razem. Natomiast weźcie sobie wasz kod, wrzućcie do PHP Metrixa i przeanalizujcie tak właśnie tą komórkę, w sensie tą kolumnę Elcom, ale doczytajcie sobie, ja wrzucę potem na Twittera linka do wytłumaczenia, jak to jest liczone, bo to się da policzyć. Czyli single responsibility, taką heurystykę, która będzie to sprawdzać, da się mniej więcej policzyć. I teraz, jeżeli tak naprawdę mam coś, jakieś narzędzia, które mi zdejmą tą całą taką, że tak powiem, żmudną robotę sprawdzania, czy coś jest sformatowane, czy metody nie są dobre, czy formatowanie jest dobre i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli formatowanie nie jest dobre, to co trzeba zrobić? PHP fixy?
Dokładnie, PHP CSFX. Kto używa? Czemu tak mało? PHP CSFX to nie wyszło 22.0, tak? Jakaś tam, nie, czy 2.1, jakaś tam większa taki milestone wypuścili, się zawsze cieszyli. To jest kod, to jest tool, który jest, chyba nawet od sesjolapsów jest, tak? No, który jest w stanie fiksować strukturę waszego kodu do standardu. No to... Tak, i no, to używajmy tooli, które odwalają dla nas robotę, nie? Przynajmniej ja tak lubię robić. Jeżeli my tak naprawdę to wszystko zdejmiemy z nas, liczenie metryk, patrzenie tak naprawdę na znajdowanie tych obszarów, które tak naprawdę wymagają naszej interwencji, przeniesiemy sobie na Sonara kupę rzeczy, to na czym się możemy właściwie skupić? Jeżeli właśnie wywaliło, nie wiem, 95% code review, których czasami naprawdę sporo firm się na skupia na takich rzeczach, które da się zautomatyzować. Co zostaje? Zostaje co? Ale do przejrzenia. Rzeczy, których automat nie jest w stanie sprawdzić. Architektura tego kodu. Wpływ tej zmiany na przyszłość. Coś faktycznie, gdzie dopiero interwencja, jakby ocena ludzka, ocena człowieka jest tak naprawdę wartościowa. Automat nie sprawdzi, czy ta zmiana, którą teraz ktoś właśnie wprowadza, jaki będzie jej wpływ do przodu. Co się stanie z tym kodem później. Więc jeżeli sobie zdejmę ten cały masę takiej żmudnej, automatycznej roboty, to i tak automat jest w stanie zrobić. Zobaczcie, co jest w stanie CSFX-er zrobić. A ten tool ma, nie wiem, ile ma opcji konfiguracyjnych. Dużo. To jest tylko jeden z kilku, którymi da się posięgnąć. Tak? Liczenie tych wszystkich rzeczy. Zerknijcie na to, co na swoim blogu pisze Uncle Bob. W kontekście metryki obiektowe Roberta Martina. To się tak nazywa. Ktoś kiedyś czytał ten wpis? To jest zestaw 5 metryk, które wam definiują i PHP Metrics to wam w ogóle te metryki maluje w postaci grafu. W postaci takiego trójkącika z pewnymi kropeczkami. I teraz odpowiednie zrozumienie tego wykresiku jest kluczowe. Bo na przykład ten wykresik wam powie, jaka wasza, na przykład klasa, którą analizujecie, jaka jest jej stabilność. To znaczy, jak na przykład zmiana tego konkretnego elementu, który został wprowadzony do systemu, jaki potencjalny wpływ będzie miała modyfikacja tej klasy w przyszłości. Na każdej klasy można policzyć jej coupling, wejściowy i wyjściowy. Od ilu klas ona zależy i ile klas zależy od tej klasy. I teraz budując na tych metrykach kolejne metryki, jesteście w stanie doprowadzić do tego, że sprowadzicie cały tak naprawdę system, albo tam jakiś moduł, albo katalog, albo klasę, bo to na wielu poziomach to jest w stanie działać, do konkretnych wartości. Od minus 1 do 1, gdzie macie dwa bieguny. I wiecie w ogóle, w którą stronę idziecie. Jeżeli teraz jeszcze takie rzeczy wepniecie sobie wasz, nie wiem, wasz serwer ciągłej integracji, żeby się to wam odkładało jako artefakty, to jesteście w stanie to śledzić w czasie. I dopiero wtedy macie fajną wiedzę, w którą stronę w ogóle ten system idzie. A wy się możecie skupić tak naprawdę na tym, jak ten system tak naprawdę należy gdzieś tam rozwijać i dostarczać naprawdę właściwy feedback. Ale dostarczanie feedbacku jest też sztuką. Dzisiaj w ogóle była dyskusja na Facebooku pod wpisem Michała? Michała Nicerowicza, tak? Nie. Maćka. Ani Nicerowicza. to jest chłopak od konferencji od .NET-o. Tak? Tak on zaczął w kontekście dawania feedbacku po prezentacjach. Wszystko super, jedna gwiazdka. Super. No co to jest za feedback? I teraz... Zobaczcie, że tak naprawdę to jest miejsce, w którym wy tak prawie że bezosobowo, nie, bo mijacie się komentarzami, wymieniacie się waszymi uwagami na temat kodu i tą uwagę, kto sobie weźmie do serca. Najgorszy komentarz, jaki kiedykolwiek widziałem, to był komentarz, który brzmiał do dupy. Autentyk. I po pierwsze, zobaczcie, jak się poczuła osoba, która ten komentarz przeczytała, które było skierowane to do niej, i co ona z tego wyniosła? Nic. I tak naprawdę, jaki feedback dostała, żeby się ulepszyć? Żaden. Tak naprawdę, jeżeli potraktujemy code review jako miejsce, gdzie my kogoś możemy naprostować, kogoś możemy jakby ocenić jego pracę, nie jego, to jest bardzo ważne. Egoless programming, oceniamy kod, nie ludzi. Nawet jeżeli kogoś nie lubimy, nie? Bo to różnie bywa. To ten feedback powinien czemuś służyć. Nie?
Inny przykład, też z jakiegoś tam chyba nawet realnego projektu. To brzmiało, żeby was nie skłamał. Komentarz brzmiał Liskow. To jest komentarz, który osobie doświadczonej dużo powie. Złamana trzecia regułka solida, Liskow Substitution Principle. Reguła znana chyba od lat 70. Osobie, która ten kod napisała, pierwsza ona go napisała z najlepszym stanem swojej wiedzy, z najlepszą chęcią. Co ten komentarz jej wniósł? Nic. To teraz pytanie się należy zastanowić, jaki ten komentarz powinien być, żeby tej osobie faktycznie coś pomóc. Co można? Można dać krótki przykład. Weź to zrób tak i tak. Weź to zrób tak i tak, bo wtedy będziemy mogli zrobić to i to. No i to jest zupełnie inna rozmowa. Tak. Proszę, że czasami do różnych sytuacji dochodzi. A nie wiem, czy mieliście takie na przykład case'y, że zaczynacie się przerzucać komentarzami. I jedzie taka litania. Pracujecie po dwóch stronach tego samego pokoju. A tam się jadą wszyscy. Czasami jest naprawdę... To jest realne. To są case'y z realnych projektów. Po co? Nie prościej pójść i z tą osobą po prostu porozmawiać, dowiedzieć się dlaczego, jaki ona w ogóle miała zamysł na to. Jakby trzeba też zrozumieć też tą drugą osobę, dlaczego ona to zrobiła w ten, a nie inny sposób. Jakby hasło, egoless programming, jakby spróbujmy się oderwać od takich, wiecie, mega osobistych rzeczy i spróbujmy dostarczyć ten feedback. Czasami może być tak, że my coś napiszemy, wiecie, nam się gdzieś tam, że tak powiem, śmiechawa włączyła, ale i pojechaliśmy z jakimś komentarzem, ale uśmieszka zapomnieliśmy zrobić. I jakby sens się troszeczkę wypacza. Nie? I kiedyś w jednej firmie się chłopak zwolnił po czymś takim. Znaczy, bo to nakręciło sytuację, która doprowadziła do rozstania. Bo się chłopaki pożarły. Jakby nie byli w stanie sobie tego zrobić. Dobra, jakby tych benefitów, jeżeli oczywiście zrobimy to code review... Znaczy, albo to się odkleja i to za chwilę spadnie. Albo... Nie, znaczy, tych benefitów z używania takich code review jest masa. Nie? Jakby to, że my doprowadzimy do tego, że ten kod będzie lepszy, to jest jakby jedno. Tak? Ale zobaczcie, że code review to jest też świetne miejsce na dzielenie się wiedzą i ten learning factor jest strasznie mocno niedoceniany w ramach code review. To ja się mogę nauczyć czegoś, analitycznie czytając czyjś kod. W wielu firmach jest tak, że przychodzisz pierwszego dnia i od razu dostajesz code review do zrobienia. Wiadomo, że nie dostaniesz najtrudniejszego fragmentu, ale dostaniesz kod. Po co? Żebyś się zaczął uczyć tej platformy. Jak ona działa, jakie są style i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli do tego jesteś w stanie sięgnąć na jakiegoś tam Confluence'a i doczytać sobie te artefakty, to wtedy już jesteś, pierwszego dnia już wiesz, jak to wszystko śmiga. Jeżeli dostarczysz komuś feedback, no to on będzie miał szansę na swoje ulepszenie. I teraz jakby to jest w ogóle temat, który jest liźnięty. Bo to na to wszystko jeszcze można nałożyć ten model Dreyfusa, czyli ten model pięciu poziomów kompetencji. Nieważne jakiego skilla, jaką umiejętność chcecie nabyć, pisanie kodu obiektowego, pisanie kodu funkcyjnego i tak dalej, nie wiem, budowanie ściany, przyklejanie klimy, jak odpadnie, to przechodzicie przez ścieżkę pięciu poziomów jakby kompetencji. Od takiego nowicjusza przez zaawansowanego do eksperta. I teraz zobaczcie sobie, że tak naprawdę wy robicie coś i macie feedback od eksperta, ale właściwy feedback. I to jest miejsce, gdzie tak naprawdę możecie się ulepszyć bardzo mocno. Dobra, natomiast już tak na koniec. Dobre praktyki. Jeżeli ktoś był na prezentacji na PHP-konie o code review, to się można pod wszystkim podpisać. Nie praktykować jakichś ciężkich grzmotów, że ja siadam na 7 godzin do klawiatury i czytam czyjś kod. Swariować można. Zamiast tego należy praktykować, najlepiej się sprawdza robienie tak zwanych lekkich code review. Maksymalnie tam powiedzmy, nie wiem, 60-80 minut przy klawiaturze do 500 linii kodu i przerwa, pas. Następne, ewentualnie jeżeli coś jest więcej, to może trzeba to podzielić, zrobić sobie kilka sesji. Dlaczego? Bo są bardzo fajne badania, zresztą robione przez IBM-a, które pokazują, jak ilość linii kodu i czas wpływa na znajdowanie defektów. I to jest tak. Powyżej tam chyba 500, nagle się okazuje, że kod ma bardzo mało defektów. To są badania, które IBM przeprowadził na iluś tam zespołach. Dlaczego? Ponieważ już po prostu albo się nie chce, albo się po prostu już człowiek jest zmęczony i zaczyna to pomijać. I tego jest kodu za dużo. To teraz pytanie, czy za każdym razem to, co my wystawiamy,
wszystko powinno być przeglądane. I to taki case też z jednego gdzieś tam z wcześniejszych moich projektów, gdzie był wystawiony commit, który miał 10 tysięcy linii kodu. Template'y poleciały do przejrzenia. Bo ktoś podmieniał template'y twigowe z jakimiś tam regulaminami. I to poszło do przejrzenia do programisty backendu. On przez to musiał wszystko przelecieć, bo nie był pewny, czy gdzieś tam nie ma jakiejś logiki. Jeżeli mam taki rzecz, to być może ja tylko jestem w stanie selektywnie to przedstawić do code review. Tak? Tylko te miejsca, które faktycznie powinny być przeglądane. Oszczędzę sobie i komuś no, kupę czasu. Tak. Dobra. Myślę, że ja wam tylko odrzucam takie hasło, żebyście ewentualnie gdzieś tam później sobie poszukali. Lightweight code review, performing lightweight code review. To jest hasło, które jest tak naprawdę tutaj wytrychem. Małe code review, maksymalnie 500 linii i nie spędzać długo na tym dużej ilości czasu. Jeżeli za długo jest, w sensie jeżeli to code review wam, nie wiem, no, zajmuje x godzin, to po prostu to podzielić albo zacząć inaczej te rzeczy wystawiać, tak? Ewentualnie tak sobie rozmawialiśmy wcześniej z Przemkiem, nie ma nic radośniejszego niż przeglądanie commita po commicie, tak? Czyli spędziłem godzinę na analizowaniu czegoś, co właśnie w następnym commicie wyleciało. Wiem, bo można, bo w jednej firmie tak robili. Wiecie, jakby tutaj można... A z drugiej strony mamy tule, które potrafią to zespaszować, tak? I haja. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam troszeczkę przynajmniej jakichś takich case'ów podrzuciłem. Jeżeli chciałbym jedną rzecz, żebyście stąd zrobili w domu, to zerknijcie na to, co... Na te statyczne rzeczy, które... Na statyczną analizę kodu i na to, co narzędzia typu Metrics czy PHP QA Tools w postaci mess detektora i tak dalej, co one są w stanie z automatycznej, statycznej analizy kodu wychwycić i wam pokazać. To masę rzeczy to zdejmie. No i CS Fixer do tego, żebyście sobie nie dokładali roboty, którą jest w stanie automat wykonać. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to... No, nie. czy możesz polecić jakąś krótką listę takich rzeczy, które według ciebie powinny być sprawdzane? A wiesz co, to zawsze zależy jednak od projektu i jakkolwiek gdzieś tam zawsze z takimi różnymi zespołami sobie taką checklistę przygotowywaliśmy, to za każdym razem ona wychodziła inna. Bo każdy projekt jest inny i być może każdy będzie miał inną checklistę. Natomiast oczywiście częścią checklisty może być, nie wiem, sprawdzenie z code style, czyli tylko sprawdzenie, co automat mi powiedział, sprawdzenie, czy są testy i czy testy są sensowne. Kto robi code review testów w ogóle? Dobra, rozumiem, że reszta nie pisze testów. No, testy są dla tych, co robią błędy, a my nie robimy błędy. No właśnie, zobaczcie, bo ale to tak już tak abstrahując, nie? Bo okej, testy jednostkowe można napisać, bo one mogą przejść, tylko pytanie, czy one pokazują, że faktycznie system działa. Odpowiedź jest nie, bo one nie pokazują, że system działa do czasu, kiedy jesteście w stanie się upewnić, że faktycznie te testy robią, co robią. Tak? I po to się robi code review testów, po to się odpala testy mutacyjne. Kto odpala testy mutacyjne? Humbugiem? Raz. Bolały. Zabolało, Przemek, zabolało. Dobra, jeszcze raz, bo... Daję ci drugą szansę. Nie zauważyłem, kto podnosił rękę, bo się zgubiłem na Przemku. Ktoś odpala testy... Dobrze, po co to robicie? Po to, żeby się upewnić, czy zmiana wprowadzona do kodu zostanie wychwycona przez testy. Co prawda, oczywiście to dalej nie daje pewnej 100% sytuacji i pewności, że da się odpalić testy, więc można to zrobić kodem, żeby przynajmniej przejrzeć, czy faktycznie te testy robią, co mają robić. Natomiast jeszcze wracając do twojego pytania. Ja potem rzucam na Twittera, jest bardzo fajna taka od Smart Beer, od takiej firmy, która robi tule do code review, taka infografika z różnymi informacjami, tam jest też rzecz, takie podsumowanie tego, co się zwykle sprawdza co zwykle zawiera checklista. Nie? Bo to jest zwykle, no, tak project specific, nie? Zresztą też technologia. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, buduje system embedowany, to będzie sprawdzał zupełnie inne rzeczy podczas code review, czy niż taka aplikacja webowa. Jeżeli na przykład robimy aplikację webową, która, nie wiem, jest API, no to być może nie ma sensu sprawdzać jakichś tam mocnych rzeczy security pod kątem uploadu użytkownika, jakieś tam rzeczy, nie? To zależy. Warto tak naprawdę sobie samemu to w projekcie zrobić. Pogadać chwilę i wspólnie. Właśnie, bo jedna rzecz, nie powiedziałem tego. Te artefakty powinny od was wyjść. Nie powinny zostać narzucone, powinny od was wyjść.
Dlaczego? Bo z rysami narzuconymi bardzo fajnie się dyskutuje. Nie, nie. A jeżeli wszyscy się w zespole na to zgodzą, to chęć łamania takiej zasady, takiego narzuconego kontraktu w postaci tej checklisty, w postaci tych artefaktów będzie znacznie, znacznie mniejsza. I to też jest sprawdzone w boju, że to działa. Dobra, jakieś jeszcze pytania? A co jeżeli zespół jest jednoosobowy? Dobre pytanie. Dobre pytanie. I odpowiedź jest taka. Odpowiedź jest taka. Marco Pivetta, czyli chłopak, który rozwija Doctrina, tak, i tam parę innych rzeczy, udostępnił, zdaje się, niedawno tula, gdzie można sobie wynająć osobę z doświadczeniem, która to code review zrobi. A w ogóle poszukajcie prezentacji o tym jego softcie, bo pod spodem jest event sourcing, CQRS i tak dalej, to wszystko. Jest masa prezentacji, gdzie on ostatnio o tym zaczynał opowiadać, jak ten system jest pod spodem, właśnie ten tool do code review jest zrobiony. Chyba na Beneluxie w tym roku było o tej aplikacji w kontekście event sourcingu. Natomiast jeszcze tak rozwijając swoje pytanie, czy... Zobaczmy można... te tule, które wspominałem. Ale to tule sprawdzą automatyczną, taką statyczną, to nie, wiesz, odwali tą całą manianę, ale ten core zostanie do zrobienia. Pytanie jest takie też, na przykład, jak code review powinniśmy robić w projektach open source'owych. Tutaj troszeczkę inaczej jeszcze jest. Nie, to każdy projekt jest troszeczkę inny i myślę, że fajnie byłoby po prostu zerknąć sobie tak, też takie projekty do tego podchodzą. Dobra, słuchajcie, ja będę to jeszcze, w sumie pozostajemy, tak? W sensie do kiedy nas nie wywalą. Jak ktoś chce jeszcze pogadać, to zapraszam. Dzięki wielkie.